Nazywam się Alicja Mazurkiewicz, jestem z Wydziału Chemicznego i z Koła Naukowego Flogiston. Dobrze, to najpierw przedstawię Wam. Mamy tu taki bezbarwny roztwór, tak? Widzicie? Teraz nim kręcę. Jaki mamy kolor? No, odbarwił się. O! No, to jest oscylacja. Tu mamy różnego rodzaju reakcje związane, no, chemiczne, takie organiczne, z jodkami. No dobrze, to była nasza pierwsza reakcja. Tutaj mamy jaki roztwór? No słuchajcie, jaki tu jest roztwór? Bezbarwny. Okej, trzęsiemy. Niebieski. Czasie, powiedzcie mi, jaki to jest kolor? Co to Wam przypomina? To, co się tu kręci? Pomarańczowy. A mi to przypomina złoto. Jak myślicie, jest to złoto? Jest złoto? Nie, jest to złoto. To tylko udaje złoto. Jest to jodek ołowiu. Jakie mamy tu kolory? Żółty taki, żółty, beżowy, a to czerwony. No dobra, mieszamy. I jak myślicie, co się stanie, jak odstawię? Słucham? Z powrotem. A czemu wróci z powrotem? Tutaj mamy różne gęstości. Mamy trzy różne gęstości. No. Okej. Widzicie, już się robią na dole, na górze i tu zaraz będzie też powstawała. Okej. A teraz się napijemy. Albo tylko zrobimy. Najlepiej. Tak, nie będziemy tego pić. Sok jabłkowy. No niestety, tego się nie napijemy. A co lubicie najbardziej pić? Słucham? Kakao. No nie, kakao nie zrobimy. Sok jabłkowy. Zrobimy sok. Nie, to będzie sok. Słucham? Tak, niebieskie są te same. Mamy porówno? Mamy porówno. Uwaga, patrzymy, co się dzieje. Mamy sok. Z dwóch bezbarwnych cieczy zrobiliśmy sok. Jest zabójczo dobry. Kto się napił? Nie zdążył nawet powiedzieć, jak dobry.